Dla szprych na zachodzie, powiedz o poglądach z Polski. Skojarzę cię z ciemnogrodem. Wyjebałem trochę na zachód, poznałem lewą stronę. Nie mów o mojej ojczyźnie źle, bo ci towarzystwo oświecone ktoś im namieszał w głowie. Z drugiej strony na manifestacjach najebaliście te panny panowie. To nie czasy, by za wozem skakać w ogień. Świetny polityk, niebezpieczny człowiek. Musisz sam rozróżnić to, co zdrowe. Nie chłonę tej propagandy, ale słyszałem, że to mroczne. Pokazuje mi newsy z PL na tel koleżanka. Jest oprószona zachowaniem narodowców, ona to lewaczka. Nieświadoma, jak nieistotne jest jej zdanie, ale babla. Moja sąsiadka zaczepia mnie i pyta o protesty kobiet. Ona to Islandka. W tym czasie przepychają kilka ustaw ważnych dla państwa. Ja wiem, że mam pustą lodówkę, nic nie mam do żarcia. Ludzie są żałośni, jak myślą, że ich poglądy to znaczą fraszka. Śmieszne, jak myślą, że duża część z nich to serio prawda. Zjebisz szyi i daj żyć innym, se wytatuuj te hasła. Nie krzywdź, chyba że chcesz poczuć, jak smakuje karma. Nie skłamię, jak ci powiem, że nosiłem ją na barkach. Mam alergię na pierdolenie ludzi, ostatnio to standard. Dziwko, jak zaczynaliśmy w zontak, kończyliśmy w zamstak. A wypierdalają mnie z lokalu po 11, to jest kurwa fakta. Planowałem do PL, ale chcą położyć łapę na mój szmaltam. Jak będę dalej tak tyrał, to oszaleję. Czas powiedzieć basta, ale nie by hajsem szastać, a w spokoju ducha wzrastać. By wszystkich bliskich zastać w tym kraju chrześcijaństwa. Gdy każdy z nas dorastał, wyjebane w politykę. Niektórzy strzegną się obywatelstwa, tak weszli na psychikę. Starczy już tych liter.